ciężko powiedzieć, czy byśmy ten mecz wzięli, czy byśmy ten punkt wzięli w ciemno. Natomiast uważam, że ten punkt trzeba bardzo szanować, bo w kontekście tego, jak wyglądała nasza runda jesienna w meczach wyjazdowych, no to w tej rundzie zanotowaliśmy progres, nie przegraliśmy znów na wyjeździe. Z perspektywy meczu, z perspektywy wydarzeń boiskowych myślę, że również sprawiedliwy wynik. W zasadzie wszystko to, co wiedzieliśmy na temat Podhala przed meczem, sprawdziło się. Nawet to, że z rozpoczęcia gry potrafią być groźni, ze stałych fragmentów, z drugiego tempa potrafią być groźni. Niemniej jednak, tak jak mówię, zadziałała chyba taka psychologia meczu i tak zwane huki. Natomiast uważam, że Podhale zasłużyło tutaj na pewno na punkt i z drugiej strony trzeba też podkreślić, że na pewno miejsce i ilość punktowa, którą posiada Podhale, nie jest adekwatna do potencjału tego zespołu. Dlatego tym bardziej uważam, że ten punkt w świątecznej atmosferze trzeba szanować i ten remis uważam za sprawiedliwy. Dziękuję. No niestety nie mogę się jakoś tam bardzo zgodzić z trenerem, bo uważam, że to mój zespół dzisiaj zasłużył na zwycięstwo, ze względu na to, że nawet ze stworzonej sytuacji mieliśmy dwa słupki, mieliśmy ewidentny rzut karny, jeżeli chodzi o zagranie piłki ręką, no ale plus tak naprawdę ten rzut karny dla przeciwnika, to mam nadzieję, że będzie na skrótach, bo my już go oglądaliśmy 3 razy, to był po prostu prezent świąteczny i uważam, że to my o tą jedną bramkę powinniśmy dzisiaj zwyciężyć. Niemniej jednak graliśmy z bardzo dobrym zespołem, który jako jeden z nielicznych w tej lidze do tej pory, co oglądamy, analizujemy, jest powtarzalny. Wiemy, widać było, że są rzeczy, elementy ćwiczone i te elementy funkcjonują później na boisku. Dlatego też my też mogliśmy się dzięki temu przygotować taktycznie do tego meczu i za to też chciałem pochwalić swój zespół, bo bardzo dobrze realizował zadania, jakie dostał na mecz. Myślę, że w wielu przypadkach udało nam się zneutralizować mocne strony zespołu KSO, które tak naprawdę, no tak jak powiedziałem, są bardzo wyćwiczone, bardzo niebezpieczne i na pewno tutaj duże słowa pochwały dla mojego zespołu. Co takiego jeszcze mogę powiedzieć? No ja czuję ogromny niedosyt. Ja jestem dumny z tych chłopaków, że grają do końca, że wywalczyli ten jeden punkt i szacunek za to, ale jest mi też ich trochę szkoda, bo wystarczy, no każdy niech sobie ogląda ostatnie 5 minut tego meczu, to będzie wiedział dlaczego i niestety mamy tylko punkt, straciliśmy 2. Z bardzo dobrym przeciwnikiem i jeżeli by nam się to udało wygrać, jak KSO utrzyma tą dyspozycję, którą ma, to fajnie by było dla nas, bo by innym przeciwnikom pozabierali punkty, a my byśmy mieli na nich 3, także tutaj na pewno tego żałujemy. Na sam koniec powiem, że życzę w imieniu swoim, drużyny, sztabu i całego sztabu wesołych świąt dla wszystkich kibiców, prezesów i wszystkich sympatyków NKP Podhale oraz dla wszystkich właśnie rodzin, zawodników i tutaj wszystkich ludzi związanych z klubem. Także do zobaczenia po świętach, wesołych świąt. Nie ma bramki, jeszcze Żurek i gol! Hubert Adkowiak, nieprawdopodobna sytuacja! NKP ma wyrównanie, no co za końcówka w Nowym Targu!